tym roku motywem przewodnim ferii z Zają jest oczywiście taniec. Są także zajęcia z kołami hula hop. Warsztaty prowadziły choreografki, które specjalnie na ten czas przyjechały z Warszawy. Nasze założenie jest to, żeby dzieciaki po prostu po tych warsztatach miały gotowe układy choreograficzne, gotowe formy teatralne, żeby mogły po prostu z tym dalej występować. To dla nas też jest bardzo pomocne, dlatego że każdy z prowadzących daje siebie, daje serce, daje swoją pasję, przekazuje dalej. My po prostu uczymy się też, bo ja uczestniczę w tych zajęciach i po prostu już później prowadzimy to na swoich zajęciach stałych z dzieciakami i rozwijamy to dalej, dokładamy, upiększamy. Podczas tych zajęć, jak podkreśla Kamil Czarnecki, prowadzącym zależy przede wszystkim na tym, aby wydobyć indywidualność każdego z dzieci. Co byś chciał, żeby te dzieci z tych ferii wyniosły tu od ciebie, z tegorocznych ferii, z tych zajęć? Z tych zajęć nowe skillsy, nowe po prostu techniki i to, żeby one same już później kształtowały siebie pod kątem właśnie takim artystycznym i siebie, bo każda z nich lubi tańczyć jakby siebie, czyli to solo, tą wyrażać siebie poprzez ekspresję ruchu. Nie chcemy nikogo wpisywać w pewne ramy i pewne schematy, łącznie też z tańcem i ze wszystkim, ponieważ nie chcemy ich ograniczać. Jednak ferie z Zają to nie tylko taniec, ale też zajęcia plastyczne. Podczas gdy jedne dzieci tańczyły, inne tworzyły własne rzeźby z gliny. Lepimy z gliny postacie z bajek. Kotka. Takiego stworka z Hotel Transylwania, takiego z glutów. Ja nie zrobiłam z bajki, tylko pomyślałam sobie, że zrobię takiego kotka i chętnie wam pokażemy nasze rzeczy, co zrobiłyśmy. Ja ulepiłam słonia, smerfetkę. Jak to się robi? Powiedzcie, czy to jest łatwe, czy to jest trudne ulepić taką figurkę z tej gliny? Dla mnie to jest takie średnie, bo trzeba ukształcić, zrobić oczy, buzę. Najtrudniej chyba było słonia zrobić. Im jednak było trudniej, tym dzieciom bardziej się podobało. Zarówno sam taniec, jak i lepienie z gliny sprawiły dzieciom wiele radości. Zajawkowe ferie z Zają potrwają do piątku.